Wiesz, co to jest baby shower? Nie, nie zaczynaj, niestety błagam wiem. cię. Nie chcę wiedzieć? Nie chcesz. Nie, nie chcesz, no, nie chcesz. To jest... Dobra, nevermind. Jak ktoś chce, to niech sobie wygoogluje. Proponuję nie googlować i nie szukać gifów póki co żadnych. Nie zaczynajmy tej dyskusji. Nie, nie zaczynajmy tej dyskusji. Może zajmijmy się czymś lepszym i porozmawiajmy sobie może o starych, dobrych grach. A mamy do tego niezły pretekst, bo niedawno pojawiła się Red Faction Guerrilla w wersji Remastered, czyli w remasterze trzeciej części. Remastered, dokładnie. Tak. Czyli remaster trzeciej części tej gry akcji. Witamy w kolejnym odcinku Growych Wspominek Kronikastu. Dzisiaj z nami są po raz pierwszy w naszym towarzystwie Krzysiek Hader-Talajczyk. Talajczyk, no cześć. Adam Fenek-Czarnecki. Cześć, cześć. Michał Emiot Jankowski. Dzień dobry, wieczór. I ja, Jakub Antoniuk. Będziemy na Marsie, chociaż wszyscy mocno stąpamy po Ziemi, to wybieramy się dzisiaj na Marsa i wybieramy się nie tylko po to, żeby pomóc rebeliantom w walce w trzeciej części w remasterze, ale również chcemy jakby przybliżyć początki serii Red Faction i porozmawiać też nieco na temat właśnie tej najnowszej odsłony, no najnowszej, powiedzmy, że najnowszej. Dzięki właśnie uprzejmości Goga mieliśmy możliwość ponownego ogrania Red Faction Guerrilla i oprócz tego właśnie pierwszą i drugą część. I może zaczniemy właśnie wspominki od tej waszej pierwszej części. Cofniemy się do roku 2001, do maja, kiedy to wyszła właśnie pierwsza część na PlayStation 2, a we wrześniu tego samego roku na pecety. Czym było Red Faction pierwsze? Ja przeszedłem dawno, dawno temu i prawdę powiedziawszy już pamiętam ten tytuł troszeczkę jak przez mgłę. Czy ktoś poza Kubą przeszedł w ogóle pierwszą część Red Faction? Ja chyba ze trzy razy. Ja jakieś 10 lat temu. Ja pamiętam ten tytuł, że to była gra, na którą wszyscy, wszelkie ochy i achy, za to, że to była gra, która miała bardzo duży model zniszczenia otoczenia. Ale prawdę powiedziawszy, moje wspomnienia jakby związane z tym tytułem kończą się właśnie tylko na tym, że on był taki och, ach, ale wcale nie do końca. Znaczy przede wszystkim właśnie silnik, czyli Geomod, stworzony na potrzeby tej gry, który świetnie dawał możliwość niszczenia otoczenia. To było bardzo nowatorskie, bardzo innowacyjne. Ale tak właściwie to poza tym to był taki zwykły shooter na swoje lata, wczesne lata 2000, nie wyróżniający się poza właśnie tym modelem zniszczeń niczym szczególnym. Dokładnie, dokładnie tak. Generalnie najwięcej pretensji ze strony graczy, są moje również, było to, że ta gra miała dużo większy potencjał niż to, co pokazała sobą i to jaką się właśnie gra okazała. Znaczy mówiąc o tym, że miała większy potencjał, to chodzi ci o to, że po prostu ten model zniszczeń nie był aż tak wielki, jak jakby nam zapowiedziano? Nie, generalnie ta gra się chwaliła modelem zniszczeń, ale wiesz... Nic poza tym. Dokładnie, ale jeżeli gram w strzelankę, to oczekuję czegoś więcej niż... Fabuły. De facto można było tylko niszczyć określone miejsca, tak naprawdę, tam gdzie było oznaczone, czy ewentualnie można było zniszczyć jakieś inne miejsca, ale większość otoczenia faktycznie była statyczna i nie można było tego tego rozwalić, tak jakby się chciało. Ja pamiętam takie kuriozum, że była powiedzmy ściana i były drzwi. Ścianę można było w drzazgi rozwalić, tak. Ale drewniane drzwi tylko były osmolone. Bo to marsjańskie drewno. No, może faktycznie marsjańskie drewno jest jakieś mocniejsze, nie wiem. Tak. Nigdy nie byłem na Marsie i jakoś nie wybieram się tam. I tak by cię nie wzięli spokojnie. No skąd wiesz? Biorąc pod uwagę, tam brali każdego. W Red Faction biorą wszystkich, to może i by mnie wzięli. Tylko, że widzisz, w Red Faction jesteś panem Parkerem, jeżeli dobrze pamiętam, tym górnikiem, który stanie na czele rebelii. Natomiast ciebie w roli lidera rebelii jakoś nie widzę. No Parker też nie był zbyt wybitną jednostką, zanim został bohaterem z przypadku, dzięki, tak naprawdę. Znaczy się biorąc pod uwagę, no w sumie fakt, ale co w takim razie możemy powiedzieć o tych, którzy poszli za nim w tej rewolucji, skoro idziemy głębiej w temat? Może to samo o tych, co poszli za Leninem. No, wkraczamy na ciężki temat, myślę, że pora porozmawiać dalej o grze. Dobra, wróćmy na Marsa. Tak. I tu czerwono, i tam czerwono. A czy nie macie wrażenia, że jedynka to wyglądała mniej więcej tak jak Half-Life 1, a
pod względem stylu jakby graficznego, kolorystyki, złożoności modeli, to faktycznie. Half-Life 1 miał zdecydowanie lepsze modele maszyn i znacznie lepszą grafikę, moim zdaniem. Poza tym, że Half-Life 1 jest totalnie w tej chwili totalnie niegrywalny dla mnie, ale no spoko, dobra, nieważne. Half-Life 1 niegrywalny dla ciebie? Nie, zupełnie niegrywalny dla mnie jest. On dla mnie w oryginale nie był grywalny, to już inna kwestia, jakoś nigdy nie lubiłem pierwszego Half-Life'a. Ale w zasadzie w tym momencie mamy idealny przykład niewykorzystanego potencjału, jeżeli mówimy o niewykorzystanym potencjale, to zobaczcie, jaką grą był Half-Life, a jaką jest tutaj pod kątem nawet tej opowiedzianej wokół historii i tak dalej. To jest jeden z tych przykładów, dlaczego Red Faction miało ten niewykorzystany potencjał. Szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym porównać z pierwszym Half-Life'em, to pod względem jakby mechaniki, to Red Faction było dla mnie ciekawsze. Ale znowu... Sorry, Gaben. A w którym roku był pierwszy Half-Life? 97 albo 98. No to między tymi dwiema grami jednak parę lat różnicy jest, to wiadomo. No, w tamtych czasach każdy rok to był przeskok niesamowity, a co dopiero mówić o 3 latach, to już w ogóle. No, ale dla mnie Red Faction wygląda gorzej. I ogólnie graficznie, jak i... A przede wszystkim ze względu na modele maszyn, na to... Half-Life miał genialne po prostu maszyny. No i w moim odczuciu Half-Life był dużo bardziej różnorodny, jeżeli chodzi o lokacje. No wiesz, tutaj jesteśmy w tak naprawdę obszarach górniczych, to ciężko jakieś większe zróżnicowanie. Chociaż w sumie tam kompleks Black Mesa też... Potem są jeszcze biura, potem jest jeszcze chyba stacja wojskowa, jakoś tak, no jest troszeczkę różnorodności. No i z tego co widzę, tak sobie teraz też przypominam, no to AI też woła pomstę do nieba. No tak. No wiecie, wiecie no to tak mówicie, fear. Że sztuczna inteligencja w Red Faction jakaś nie jest szczególna, ale pograjcie sobie jakiegokolwiek innego FPS-a tamtego okresu, to wszędzie te boty są mniej więcej tak samo upośledzone, więc to jest po prostu chyba przypadłość gier tamtego okresu. Ale wiecie co? Żeby sobie przygotować do tego materiału, właśnie dzięki uprzejmości Goga odpaliłem sobie ponownie pierwszą część i o ile miałem tylko nagrać materiał, to jednak zabrnąłem już do połowy gry i mam nadzieję, że znajdę troszeczkę teraz czasu, jak to zmontuję i mam nadzieję to dokończyć, bo mi się akurat w ten tytuł, mimo że faktycznie ma swoje bolączki, jak każdy tytuł, gdzie faktycznie ta sztuczna inteligencja jest trochę głupawa, gdzie większe pukawki jakoś nie dają mi takiej frajdy, jak ten pistolet, który właśnie w tym momencie widzimy, to jednak fajnie się w to gra. Ona ma troszeczkę inny feeling niż powiedzmy współczesne FPS-y. I może właśnie dlatego fajnie mi się w niego ponownie gra, ponownie się go poznaje. Znaczy Red Faction jako taki był dobrą, jest grą dobrą, no bez, inaczej nie skończyłbym jej 3 razy, więc no... To niczym świadczy. No, wciąga. Znaczy, okej, okay, ja ci wierzę, ja ci przyznaję, że ani w jedynkę, ani w dwójkę nie grałem, więc... No, dwójkę niewiele straciłeś, ale jedynka miała w sobie to coś. A czy poleciłbyś komuś, kto nie miał styczności z jedynką, żeby teraz do tego usiadł? Ja myślę, że jest zbyt archaiczna dzisiaj. Zbyt archaiczna, no to musiałbyś po prostu ktoś, kogo nie razi grafika i pewne rozwiązania właśnie mechaniczne. Grafiką mnie nie razi, natomiast na przykład w Half-Life'ie to mnie bardziej mechanika po prostu, że tak powiem, odepchnęła. No to jest niestety gra, która jeszcze mocno stoi w tym okresie lat 90. Gdzie nie ma wielu rozwiązań. Ale widzisz, na przykład z podobnego okresu jest Command & Conquer Renegade, którego mi się grało bardzo dobrze. Który nie był w sumie jakimś takim wybitnym, akurotnie FPS-em grał. Nie był wybitnym hitem, ale był całkiem spoko. Przyjemnym był tytułem, takim przyjemnym, no przyjemnym. Znaczy tutaj taka ciekawostka właśnie też, ponieważ wiadomo, no jak to w latach 90. było zdrowie, było pancerz. Ale jeżeli były momenty, kiedy wychodziliśmy poza kopalnie, poza budynki, krótkie, ale jeżeli pancerz był poniżej pewnego poziomu, to traciliśmy zdrowie. No tak, jakby faktycznie on był przebity. Rzuci. No ale to jest taka ciekawostka, która też w grach z tamtego okresu się nie pojawiała. Ale to jest taki smaczek właśnie. To są takie detale, które się... Tak, to są takie detale, które fajnie wpływają na feeling gry, no. Tak, if armor mniejszy od danej wartości, then HP, if robisz lupa, minus jeden. Przepraszam, ja patrzę z perspektywy koderskiej czasami po prostu, no. Tak, Emio, to ja też potrafię programować. No, to tak to wygląda, no mniej więcej. Przepraszamy za to nasze zboczenie, no. Przepraszamy. Ale masz rację, to jest lup.
Ale może nie patrzmy, podgrywa się pod tym takim profesjonalnym, programistycznym sposobem. Skupmy się na tym, czym one tak naprawdę są, jako dają frajdę. Red Faction pierwsze, tak jak mówicie, no było nawet całkiem spoko grą. Wiadomo, miało swoje niedoskonałości, jak każda gra. A jak z dwójką, bo też akurat teraz, kiedy dostaliśmy ten klucz, po raz pierwszy w życiu było mi dane zagrać w Red Faction 2. Jakoś do tej pory mnie ten tytuł omijał. Nie było okazji. I prawdę powiedziawszy, jest... Dla mnie to była zupełnie inna gra niż jedynka. W ogóle nie czułem, że jestem na Marsie. Ale nawet graficznie no bo nie byłeś na Marsie, bo byłeś na Ziemi. No. Dokładnie. W Sopocie. W Sosnowcu. No mniej więcej. Tak, też się z tego nabijam. Pozdrawiamy mieszkańców Sosnowca. Po pierwsze, dwójka, pierwsza zmiana w dwójce jest taka, że wcielamy się w nanożołnierza bodajże. Tak, i zgadza się, aliasa. W jakimś tam państwie fikcyjnym w roku 2100 chyba piątym wybucha wojna domowa. Jesteśmy po stronie rebeliantów, więc z automatu już to musi już wyglądać inaczej, ale co widać na dzień dobry, to jest ładniej. I właśnie to jest to, Emiot, o czym ty mówisz. Nie że jest ładniej. Według widać mnie już jest. Ten przeskok. Tak, widać, jest dokładnie. Ładniej. Tak. To jest ten rok, który minął, czy tam dwa, i to już wygląda trochę lepiej niż... I modele postaci wrogów są zupełnie już bardziej dopracowane. Znaczy tutaj poziom graficzny trochę mi się z pierwszym Deus Exem kojarzy. No, mogę przypuszczać, że związane z tym było, że Red Faction pojawiło się rok po premierze PlayStation 2, na którym właśnie to zadebiutowała, wiadomo, pierwsze gry, które wychodzą na konsolę, bo chyba trzeba uznać, że pierwszy rok to jest powiedzmy okres taki właśnie początkowy. W przypadku niektórych konsol to tak mniej więcej pierwsze 5 lat bywa. No. Po prostu były tytuły, które no, były jeszcze robione tak, powiedzmy troszeczkę po omacku. Ludzie się, programiści, twórcy uczyli się powiedzmy nowej platformy, jaką była właśnie nowa konsola i być może dopiero przy dwójce już mieli doświadczenie z oryginału i mogli po prostu pozwolić sobie na więcej, wiedzieli jakie są możliwości. I dlatego ona wygląda też troszeczkę lepiej. No i można było dwie broni naraz używać. No, aczkolwiek nie było dużo takich możliwości, dużo takich pukawek, które można było wykorzystać. Ale było to zabawne, było to przyjemne. Oj tak, jak w Sirius samie. Aczkolwiek tutaj ponownie geomod nie został wykorzystany w pełni, a nawet mniej niż w jedynce, moim skromnym zdaniem. Mam takie same odczucia. Że kampania była krótsza niż w jedynce, nie? Była krótsza, brakowało online'owego multiplayera, o ile dobrze pamiętam, był tylko split screen. Tak, tak, były tylko boty były. I boty. I no, jakoś tak... Przynajmniej mnie ta gra troszkę zmęczyła w pewnym momencie i miałem problemy z jej ukończeniem. Ona była, nie powiem może przekombinowana, ale bardzo dużo było sekwencji takich pojazdowych, że albo to jesteś pojazdem opancerzonym, a to jesteś znowu jakimś podwodnym, pływającym w jeziorze pojazdem, a to jeszcze jakimś innym latadłem. I było całkiem sporo właśnie takich poziomów, nazwijmy to, z pojazdami i... No nie wiem, ja nie przepadam za tego typu rozwiązaniami w FPS-ach. Jeszcze może gdyby ono było w formie TPP, gdzie po prostu jak to chociażby w Half-Life'ie jeździsz, nie w Half-Life'ie to nie było, w Halo, gdzie jeździsz po prostu z perspektywy, trzeciej perspektywy, to jeszcze może bym to łyknął, ale to jest bardzo dużo właśnie takiego strzelania działkowego, jak chociażby teraz, z pierwszej perspektywy. Ja nie przepadam za takim rozwiązaniem w FPS-ach. Znaczy tak, jeszcze taka kwestia, jedynka, no fabuła była jaka była, ale mnie przynajmniej wciągała. Trzymała poziom gier to tego trzymała interesu. Poziom. Niestety w dwójce tego jakoś to jest, nawet za pierwszym razem jak grałem, czy tam za drugi, nawet wiedząc mniej więcej co się spodziewać, to było to takie, no mech, no, bo, no jakoś w pewnym momencie ta fabuła się dla mnie rozmyła i była taka, nie przemawiało to do mnie za bardzo. Po prostu, wiesz, oczekiwania na pewno były większe w stosunku do dwójki niż były do jedynki, to po pierwsze. Po drugie, według mnie ta dwójka była zrobiona tak trochę za szybko. No, może masz rację w tej kwestii. Ja odnoszę wrażenie, że ona w ogóle pierwotnie nie miała być Red Faction. Ona jest po prostu tak dla mnie odmienna, że to miała być inna marka. I po prostu w pewnym momencie przyszedł pan Maciek, który jest producentem, i powiedział: ej, kończy nam się czas. Jedynka się fajnie sprzedała, tak. Gra musi się sprzedać, dokładnie, mamy taką markę w sobie nową, zastosowaliśmy ten cały system rozpierdzielania ścian, no to może weźmy, zróbmy Red Faction 2. Ale to miało być przygody Bolka i Lolka, będzie Red Faction 2. No i wyszło. Ogólnie też...
Dla mnie dwójka jest niekanoniczna tak właściwie, ta cała historia. No nie dzieje się po pierwsze na Marsie. Nie dzieje się na Marsie, to raz, dwa jest poza właściwie korporacją Altor i tam wspomnienie tej nanotechnologii, która w pierwszej części też odgrywa duże znaczenie, nie spoilując tutaj więcej, i na pewnych drobnych nawiązań, to praktycznie to jest zupełnie inna historia. Ten tytuł nie powinien się po prostu nazywać Red Faction. Mogę się z tym zgodzić. Gdyby ta gra się nazywała, nie wiem, Shoot the Rebels albo Shoot the Empire Kings, też by było dobrze i w ogóle nikt by nie pomyślał, że to jest Red Faction, nawet jak to koło Red Faction stało. No dokładnie i może recepcja tego byłaby lepsza. No to prawda, aczkolwiek ten tytuł, przynajmniej wersję na PS2, miał bardzo dobre recenzje. Ja pamiętam, że konsolowcy to się strasznie na temat właśnie tego tytułu dobrze wypowiadali. No, nie wiem, może dlatego, że ja w nią grałem dopiero teraz, po tylu latach nie jestem tak dobrze do niej ustawiony. Wersja PC-towa 64, no. Wersja PS2 84. No właśnie. No to tak jak Halo na Xboxie pierwszym i Halo na PC-cie. Wielkie mi Halo. No nie wiem, mnie się wersja PC-towa Halo podobała. Ale... Ja nie lubię mistrza kucharza. Mnie się podobały Halo. PC-towe Gearsy, ale to temat na inną historię. Ale gdyby na przykład chcieć osobie, która właśnie do tej pory nie grała i gdyby polecić właśnie tylko jeden tytuł, powiedzmy na razie z tej dwójki, bo to jest druga i jak na razie ostatnia część, która była FPS-em, to zdecydowanie jedynka, dwójkę sobie można odpuścić. Z tej dwójki to zdecydowanie trójkę. Dwójkę... Znaczy, jeżeli nie traktować tego jako Red Faction, okej, można w to zagrać, ale jeżeli mamy patrzeć na serię z dwóch podanych, to jedynka zdecydowanie... Bardziej klimatyczna. Lepiej. O. Bardziej klimatyczna, o. Tam faktycznie czuć tą rebelię, czuć tą rewolucję. Dokładnie, tutaj nawet przykład dzieje. Jest w filmiku, który teraz widzimy, że idziesz i po prostu... Tempo jak robot, chodzisz, strzelasz i tak naprawdę za bardzo nic z tego nie wynika. W ogóle, jak dla mnie przynajmniej, te pyłkawki względem jedynki są trochę jakby przekokrzone, bo te w pierwsze jednak, dla mnie przynajmniej, wymagały jakby troszeczkę większego skupienia, większego jakby zaangażowania, większej jakby precyzji, a tutaj po prostu no, czuję się trochę jak jakiś Terminator. Tutaj zaimplementowali hitboxy, jak strzelasz, tak trafisz. No, generalnie wydaje mi się, że też jedynka była trudniejsza pod tym względem, że tam jak się wpakowałeś na jakiegoś mecha albo na większy oddział, no to faktycznie pomimo tempego AI był problem. Czy ja wiem, akurat jak teraz ogrywam tą dwójeczkę, ogrywam dwa tytuły naraz, to mam porównanie, jednak przygoda w Sopocie mi się wydaje jednak bardziej trudna, bardziej wymagająca, bo tam jest dużo takich sytuacji, sceny, gdzie po prostu jestem zalewany hordą tych przeciwników, a no w jedynce aż takiego, powiedzmy, uczucia zaszczucia nie miałem. Mam odmienne odczucia w takim razie. Tak to jest, każdy może się mylić, nie? Masz prawo. No, dokładnie, miód. No tak, twórcy się pomylili i wypuścili tę dwójeczkę pod tym właśnie tytułem. No ale... Minęło 7 lat i seria Red Faction przeszła kolejną ostrą zmianę. Tym razem z gry, która jest FPS-em, stała się grą TPP, no i wróciła na Marsa. I musimy zauważyć, że zmieniono też silnik, to już był Geomod 2.0. Dokładnie. No, przez 7 lat musieli jakoś tworzyć. Różnica była taka, zrobić. Że nie można było niszczyć w zasadzie ziemi i tak dalej, terenu. Natomiast wszystko pozostałe, to co było na Ziemi, podlegało praktycznie totalnej destrukcji, zrównać z Ziemią, tak. Co było o tyle ważne, że za rozwalanie pewnych rzeczy dostawaliśmy po prostu złom, który po prostu był jak formą waluty w grze, tak? No bo to, o ile pierwsze i drugie Red Faction było takim typowym FPS-em, no powiedzmy troszeczkę brutalnie prostym, w stylu powiedzmy Dooma, no może powiedzmy przesadzam, że w Dooma, ale powiedzmy bliżej mu było do Dooma niż gier współczesnych, to Red Faction Guerrilla to już była gra, która była sandboxem z całym jakby dobrodziejstwem i niekoniecznie dobrodziejstwem tego gatunku. No tak, tak. Znaczy no, w tamte czasy na poziom graficzny całkiem zadowalający. Jak najbardziej. Bardzo fajne, właśnie
Geomod 2 pokazywał tą... No, te budynki się naprawdę rozlatywały. One... faktycznie trzeba było pomyśleć, jak podłożyć ładunki, żeby go z ograniczoną ilością zasobów go ładnie złożyć. No tak, przecież jedna z pierwszych nawet myśli, nawet chyba nawet pierwsza, jaka się pojawiała w grze, właśnie polegała na tym, że mieliśmy tam jakąś chyba byłą bazę właśnie czerwonego odłamu zlikwidować. Mieliśmy ograniczoną ilość tych granatów. No i za pierwszym razem miałem problem, jak to dobrze zrobić. Dopiero jak się kapnąłem, że trzeba kminić, rozwiązałem to jak należy. No i to jest właśnie ten element w tej grze, który mi dawał najwięcej satysfakcji i najwięcej właśnie takiego... Już wyczyściłem sobie planszę i teraz tak, kombinujemy. Gdzie by tu podłożyć ładunek, żeby to się ładnie zawaliło wszystko? Tak. Bawiłeś się małego fizyka. No, albo małego człowieka też. Demolkę. Tak. No też bardzo, bardzo fajny, jeden z moich ulubionych ładunków, czyli te miny próżniowe oraz moje ukochane rakietnica termobaryczna. Wiecie co? Która była po prostu przepiękną bronią. Ja wiem, że wy robicie to zupełnie bezwiednie, że nie macie na to wpływu, ale jak ja słyszę nazwy polskie, to ja się aż wzdrygam po prostu. Przepraszam bardzo, bo co? Bo ja po prostu nie wiem, no nie potrafię grać w tego typu gry, w ogóle w zasadzie większość gier gram po angielsku. To jest, Emiot, twój problem. Tak, dlatego mówię, że wy to robicie bezwiednie. Ale Emiot, bo pociski termobaryczne to jest pełnoprawny termin polski militarny. Ale więc to brzmi lepiej po angielsku niż po polsku. Ale to jest... termobaryk missile bardzo nie jest kwestia lepiej gustu, tylko to jest moje zboczenie, sorry, no. No to jest właśnie dokładnie, twoje zboczenie. Ja też wolę. Nie dyskutujmy na temat właśnie takich kwestii językowych, tylko skupmy się na Red Faction Guerrilla, która jest teraz zremasterowana. Znaczy, ta gra przynajmniej wygląda, że dzieje się na Marsie, to nie ulega wątpliwości. To się zgadza. Ma też swoje jajo. Jest parę właśnie takich zabawnych momentów. Między innymi jest postać, która twierdzi, że na przykład Mars dla Marsjan i nauczy swoje dzieci oddychać dwutlenkiem węgla, żeby były bardziej prawdziwymi Marsjanami. Ziemia dla ziemniaków, Mars dla Marsjan, tak? No coś takiego. Ale tak dobrze się grało w tę grę. Zgadzam się. Fakt, że w pewnym momencie robiła się powtarzalna i też nużyła, ale wystarczyło troszeczkę się przemóc, żeby dojść... Znaczy, wiesz, to jest problem nawet dzisiejszych sandboxów, co niektórych, więc... Tak, niektórych? Tak. Większości. W większości. Właściwie to wszystkich. Ale z drugiej strony też, teraz jak sobie przypominałem właśnie na temat tej części, to mi się bardzo mocno kojarzyła ona z Just Cause'em drugim. Właśnie pod względem radosnej demolki. Ale widzisz, na przykład Just Cause osobiście mnie od siebie odepchnął. Ale to jest moje, prywatne, więc ja, wiesz, nie mówię, że to słaba, no, jasne, nie mówię, jasne, że to słaba gra, tylko po prostu nie podeszła. Natomiast Red Faction po prostu to było tak zajebiście miodne, że aż się chciało robić tę misję. No ten rozpierdziel jest naprawdę fajny. To jak rozwalasz budynek i on ci spada na głowę. No to jest... Uczucie takie... Ach, Boże. Naprawdę. Lubię to. O ile nie lubię gier właśnie, które są piaskownicami, bo one są, tak jak mówicie, zbyt powtarzalne. Tak naprawdę łazisz dookoła i robisz w kółko to samo, to przynajmniej ten fakt takiego rozpierdzielu sprawia, że mam jednak ochotę troszeczkę sobie pograć w to. Może nie całe długie godziny, ale przynajmniej ten wieczór poświęcić, zrobić sobie 2-3 dni odpoczynku i znowu to zagrać, więc no to też jest dobre. Tylko troszeczkę szkoda, że ze względu na to, że jesteśmy na Marsie i jest takie, a nie inne otoczenie, to niestety kolorystyka jest trochę monotonna. Już kolejna część, która się pojawiła, czyli ten Armageddon, o którego nie będziemy mawiać, już była pod tym względem... lepsza. Jakby mniej męcząca. No ale to też wynika z historii troszeczkę. Znaczy akurat się tutaj nie zgodzę z tobą o tyle, że te lokacje wyglądają tak, a nie inaczej, to nadaje tylko i wyłącznie tego klimatu, tak jak widzisz te maszyny, czy pojazdy tak dalej, i to jest zarąbiście, to jest bardzo klimatyczne. No tu się, ja się zgadzam z Hederem. Nie, okej, ja się zgodzę, że klimat jak najbardziej utworzony, ale wiesz co, ja nie lubię nadmiaru takiej kolorystyki.
A to już jest twoja prywatna sprawa. No, no dzisiaj mamy nagranie prywatnych problemów. Trudne tak. Sprawy, Coincastu. Mhm. No i całkiem sensowny model jazdy moim zdaniem. Tak. Jak na sandbox. Nie sprawiał to problemów. Nie jest to problematyczna jazda jak w Watch Dogsach. Mhm. No ale też weźmy pod uwagę, że to Volition miało już doświadczenia z Saints Row. Tak. Czyli innego sandboxa, który zresztą też druga część troszeczkę puszcza oczko w stronę Red Faction. Może czas końców to zagrać? Kiedyś GOG nawet za darmo udostępniał drugą część Saints Row, więc... Ale ja nie mówię, że nie mam. A, rozumiem. Więc drodzy łowcy okazji, jeżeli ten dodaliście sobie kiedyś Saints Row drugie na PC-tach na GOG-u i nie graliście, to macie okazję, żeby nadrobić zaległości. Tak samo zresztą jak z pierwszym i drugim, no powiedzmy drugim, jak i trzecim Red Faction, które właśnie od niedawno pojawiła się premierowo na GOG-u. Ale tego za darmo nie dostaniecie, to już musicie wybulić. No tak, ale na szczęście są dobre często przeceny, zwłaszcza na pierwszą i drugą część, to możecie je wyrwać za 7-5 zł nawet. Szczególnie podczas promocji zimowych albo letnich. No, więc spokojnie, ale jedynka to jest tytuł, który w sumie nie kosztuje jakichś ciężkich pieniędzy i pod względem jakby jakości warto byłoby wydać te, teraz akurat mówię z głowy, jakieś 25 zł. Jest warta po prostu. Ale to zobaczycie sobie, widzicie zresztą tutaj na filmie, czy wam się to podoba, czy nie. Jedynkę, dwójkę, trójeczkę, jeśli wam to się podoba, to zainwestujcie. Jak wam się to nie podoba, no to jest tyle gier, w które możecie tyle inne zagrać. Rzeczy, na które możecie wydać te pieniądze. Możecie na przykład przesłać nam, my wiemy na co wydać. Przesłać na bezdomne zwierzęta. Też. Albo nam możecie albo na nas. Dać. No, w sumie to samo. Bezdomni nie jesteśmy, ale... Ale zwierzęta mamy. Ale hajs się przyda. Mamy zwierzaki. Ja mam nawet siostrę. O Jezu, ja żonę. Ja też. O, Emiot. Ja też. Lecimy sucharami, o Jezu. Mam nadzieję, że tego nie obejrzą. Dobra, to może już zakończymy na tym naszą dyskusję, bo jeżeli już zaczynamy lecieć sucharami, to zazwyczaj źle się na nas kończy. Więc drodzy widzowie, dziękujemy za to, że przesiedzieliście z nami i posłuchaliście nieco na temat historii serii Red Faction. Byli dzisiaj z wami. Krzysiek Hader-Tałajczyk. Dobranoc, do zobaczenia, do usłyszenia. Adam Fenek-Czarnecki. Dobrej nocy. Michał Emiot-Jankowski. Pa, pa. I Jakub Antoniuk. Kończymy nagranie, a ja jeszcze będę robił rozpierdziel na Marsie. Trzymajcie się, na razie, hej. Hej.